Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Jimix i zapraszam was na odcinek z kolejnej gry. Ostatnio był Dirt Rally, który jeszcze nie nabił tyle łapek, o ile prosiłem, więc już nie będę robił tego sposobu. Tylko proszę was, abyście zrobili tylko tak, jeżeli wam się odcinek spodoba, oceniajcie go, dawajcie łapki w górę, piszcie komentarze, że chcecie więcej tej gry, a ja będę wiedział, że po prostu ją nagrywać. A teraz możemy zaczynać, tak? Nowa gra. Gra jest Game Dev Tycoon się nazywa. Jest to symulator, jak to pisze, biznesu, tak? Zostajemy deweloperami, którzy otwierają własną firmę i próbujemy zaistnieć na rynku gier. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Grę dopiero co ściągnąłem, zobaczymy, co można się po niej spodziewać. Bardzo fajne opinie o niej słyszałem, więc zaczynajmy, okej. Zanim rozpoczniesz zabawę, musisz wymyślić nazwę dla swojej firmy. Okej. Jaką możemy dać nazwę dla swojej firmy? Pomyślmy chwilę. Nazwa dla firmy, nazwa dla firmy. Dajmy. Ja jestem Jimmy z JP. Kurwa. Wiem. Jimmy's Industries. Jimmy's Industries. Player. No to Jimmy's JP. Oczywiście na końcu. Mężczyzna, czy. Kobieta czy mężczyzna? No bierzemy faceta, nie będziemy fryzurę możemy mu zmienić. Murzyna nie chce. Dajmy takiego. Nie takiego. Dajmy takiego. I nie no, swetrze, no bez jaj, nie. To taki typowy smurf nerw wygląda, patrzcie. Taki sweter, ja pierdzielę. Taką bluzkę nie. Dobra, dajmy to. Lecimy. Odblokować podpowiedzi, ponieważ grałeś już w tę grę. Tak, no grałem wcześniej, tak, zgadza się. Żeby sprawdzić. Nie chcę nic importować. No i co? I cała gra polega na tym, że robimy nową grę, jako pierwszą. Gra, jak mamy, widzicie, budżet w prawym górnym rogu, jest to 70 tysięcy, no trochę dużo. Nazwa gry. Może wybierzmy najpierw temat, jak wybierzemy temat. Wojna! O! Wybierz gatunek, symulacja i wybierz platformę, nie wiem, na PC dajmy. I to będzie o wojnie. To będzie, jest gra Civilization 5. To jest gra strategiczna, bo że to nie będzie symulacja, tylko strategia. To jest gra strategiczna, to dajmy może Civilization 5. Koszt 10 tysięcy i lecimy. To nie będzie gra tekstowa, tylko grafika 2D. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. I rozpocznijmy produkcję. Jak widzicie, tutaj mamy błędy, design, technologia i badania. W takich grach myślę, że wybieramy suwakiem po prostu, co jest ważne, co nie. W takich grach wojna i strategia myślę, że moglibyśmy opowieść i zadania dać na gdzieś na taki poziom. Rozgrywka jest najważniejsza. Silnik myślę, że też dość ważny. Dajmy OK z takim ułożeniem. Jeszcze nigdy w to wcześniej, tak jak mówię, nie grałem, tylko uruchomiłem wcześniej, żeby zauważyć, czy będzie fajnie się nagrywać i widzę, że tak. Dialogi są średnio ważne, projekt poziomów myślę, że trochę ważniejszy, ale sztuczna inteligencja najważniejsza jest w grach strategicznych. Projekt poziomów powiedzmy tak pół na pół, nie? Zależy. Lubię, jak są ładne poziomy, dlatego tak jadę też. Najwyżej będzie to po prostu nie wypał i skończymy serię na pierwszym odcinku. Civilization 5, wojna, strategia, tak? W ogóle kurwa nie wiem, ile nagrywam. Zacząłem grać, nie wiem, 5 minut temu? Nie wiem. To powiedzmy, że jak będę miał na zegarku 9, to skończę nagrywać. Za 20 minut. Dobra. Projekt świata, grafika i dźwięk. Dajmy może tak. Grafika tak średnio, dźwięk powiedzmy tyle. I projekt świata też tak tyle. Grafika może trochę więcej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To był etap trzeci, to był ostatni etap. Teraz widzicie, o Jezus Maria, ile błędów. Teraz czekamy, aż naprawi nam błędy. Oczywiście a kurwa, szybko naprawia te błędy. Patrzcie, jaki kurde informatyk z niego jest. Dobra, mamy, klikamy zakończ. I zobaczymy, jakie dostaniemy recenzje na tą grę. Te doświadczenie, nowe tematy, nowe połączenia. Oczywiście expimy cały czas, opowieści i zadania cały czas. Poziom pierwszy oczywiście, na razie przynajmniej. Projekt świata, grafika, dźwięk. JimmyXJP, yeah! Wbijamy kolejny poziom, wydaj grę! Ukazały się pierwsze recenzje gry Civilization 5. Yeah. O kurwa. Nie. Banalna. O wy śmiecie. Star Games. Spalę wasz dom. Wojna, strategia, wspaniałe połączenie. I to jest kurde ocena. Może być.
spoko Game Hero, spoko, następnym razem będzie lepiej, czegoś tu brakuje. Jak na pierwszą grę, powiedzmy, jest nieźle. Nowy deweloper w branży Jimmy's Industries właśnie wydał swoją pierwszą produkcję. Gra Civilizations 5 spotkała się z umiarkowanymi ocenami. Jesteśmy ciekawi, co firma Jimmy's Industries pokaże nam w przyszłości. Jak jesteście ciekawi, to zaraz wam zaprezentuję, moi drodzy kochani fani. Pam! Widzę, że już ponad prawie 2000 sztuk się sprzedało. Udało nam się zająć 59 miejsce na liście bestsellerów. I kto tu jest mistrzem? Gra Civilizations 5 odniosła ogromny sukces, dzięki czemu mamy już 5 fanów. Yeah! Jak testowałem tą grę, to miałem aż 11, więc może się aż tak nie bardzo nie będę cieszył. A, widzę 5000 sztuk już sprzedane, więc fajnie. Trochę kasy zrobię. Dobra, stwórzmy raport o grze, wybierz. I tworzymy raport o grze. Zobaczymy, co tutaj nam pokaże. Raporty tworzymy, żeby dowiedzieć się, co było dobre, a co było złe w grze. I żeby na przyszłość to wiedzieć, tak? Nasza analiza rezultatów wydania gry z Civilization 5 została zakończona. Wyniki. Wojna, strategia to świetne połączenie. Tak ja myślałem. Silnik w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. Tak ja myślałem, mniej więcej. Ale całego silnika nie dałem. I połączone platformy z gatunkiem strategia PC. Świetne. Więc teraz wiemy, że to jest świetne połączenie, czyli strategia i wojna, że na PC warto wydawać takie gry. Oczywiście bierzemy teraz jakieś badania i możemy badać na przykład nowy temat. No, na nowy silnik jeszcze nie chcę wydawać pieniędzy, bo mnie na to po prostu nie stać. Weźmy może Ninja. Rozpocznij badania. Teraz on obada ten temat i będziemy mogli go użyć w naszej następnej produkcji. Myślę, że to będzie, nie wiem, Ninja to może będzie gra akcji, tak? Zarobione pieniądze 56 tysięcy, a sprzedane 8 tysięcy sztuk egzemplarzy. 8 egzemplarzy, ja pierdolę. To bym się chyba załamał. Psychicznie, fizjologicznie i nie wiem jeszcze po jakiemu. Udało ci się zbadać nowy temat, Ninja. Okej, więc robimy tak. Stwórz nową grę. Gra. Wybierz temat, ninja, wybierz gatunek, akcja, wybierz platformę, chyba też na PC. Dobra, wpiszmy tutaj Ninja Gaiden to jest, to będzie, nie wiem, Ninja Gaiden, nie wiem, kurde, Ninja Gaiden, Ninja Gaidena. Albo Ninja Gaidena. Power Ninja. O! Power Ninja. Tak, to jest gra, która zarobi dla nas miliony. Dokładnie. Grafika 2D oczywiście. I zaczynamy, rozpoczynamy. Widzę, że tu punkty designu i technologii już się zregenerowały. Silnik myślę, że troszkę ważny. Rozgrywka w grach akcji bardzo, ale opowieść i zadania praktycznie nie. Więc dobra, lecimy dalej. Zobaczymy coś. Badania tutaj już widzę 15, spoko. Najnowsze badania rynku sugerują, że Govodero G64 sprzedaje się lepiej niż inne komputery osobiste. Niska cena, lepsza dostępność i możliwość dostosowywania konfiguracji sprzętowej sprawiły, że konsumenci preferują właśnie tę platformę. Według eksperymentu rywalizacja wśród producentów sprzętu została już rozstrzygnięta. Okej, okay. Rozumiem. Ninja akcja, tak? Dajmy dialogi, tak nieważne są w grach akcji, myślę. Projekt poziomów, ważne. Sztuczna inteligencja, też chyba ważne, więc lecimy tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Technologia, badania, designy, na razie błędów nie ma. Kurwa, wykrakałem, jeden błąd jest. Dobra, pała ninja. Projekt świata, myślę, trochę ważne. Grafika bardzo ważna i dźwięk bardzo ważny. Lecimy. Zobaczymy, co się uda. To był trzeci etap, oczywiście teraz już mi widzę 2 błędy, nie 3, nie 4. I dobra, niech się pozbędzie tych błędów. O, przy okazji design wpadł. O, i technologia, idealnie. Zobaczymy, co tutaj nam wygeneruje, jakie będą recenzje tej gry. Bo widzicie, tutaj mam 22 tysiące, jak mamy minus 50 tysięcy, to wtedy bankrutujemy i przegrywamy grę. Tak to jest zrobione. Zaraz zobaczymy. Jak się sprzeda ta gra. Mam nadzieję, że dobrze, bo się kurwa nie odbije od dna, naprawdę. A musimy się odbić, bo będzie z nami cienko. Ukazały się pierwsze recenzje gry Pała Ninja. Sam tytuł aż zachęca do grania. Grałbym, jak nie wiem. Miejscami dobra.
No spoko, spoko. To ja tam gdzieś 8 widziałem. Dobra gra! O proszę, 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 rozkręcamy się. Widzieliśmy już lepsze. A Game Hero zawsze jest taki chujowy trochę z tymi recenzjami. Rozgrywka świetna, że rozgrywka. Świetnie, że developer skupił się na tym elemencie gry. Świetnie, więc mamy tutaj ten, wygenerujmy nasz raport o grze. 5.75, nie wiem co to znaczyło. Krążą plotki, jakoby japońska firma Ninvento miała w planach produkcję właśnie konsoli, własnej konsoli Ninvento. Zasłynęło z szeroko znanej gry pod tytułem Donkey King. Okej. Wielu ekspertów sądzi, że konsola japońskiej firmy nie odniesie sukcesu na światowym rynku, ale mimo to nie możemy się doczekać, by zobaczyć, co Ninvento ma nam do zaprezentowania. Chyba Ninvento to jest chyba od Nintendo, bo tutaj nie mają licencji na prawdziwe nazwy konsol, więc no wiecie, musieli jakieś zastąpić, tak? To jest Nintendo inaczej. Nasza analiza rezultatów wydania gry Pała Ninja została zakończona. Wyniki. Ninja, akcja to świetne połączenie. Sztuczna inteligencja w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. Co? LOL. Połączenie platformy z gatunkiem akcja PC? Dobre. No to jak jest dobre, to jest dobre. Tak, teraz będziemy mieli takie plusiki fajne koło tego badania jakieś. Zróbmy sobie jakieś badanie odnośnie. Nowy temat. Fantazy. Albo fantazy? Sztuki walki. Symulacja sztuk walki. O, to będzie dobre. Symulacja sztuk walki. I pomyślmy, jak to nazwiemy. Jakby to nazwać? Jakby nazwać symulację sztuk walki? Dzięki grze Pała Ninja firma GMX Industries pobiła swój rekord, sprzedając ponad 10 tysięcy egzemplarzy. To prawdziwy kamień milowy w rozwoju wspomnianego dewelopera. To fajnie, 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 że się rozkręcamy. 11 tysięcy sprzedanych sztuk, to jest coś. I mówiłem, że się odbijemy z tą grą, mówiłem, że ona zarobi dla nas miliony. Udało ci się zbadać nowy temat, sztuki walki. Okej, jedziemy, stwórz nową grę. Wybierz temat. Temat. Sztuki walki. Wybierz gatunek. Symulacja. Symulacja sztuk walki, myślę, że będzie zajebista. PC. Myślę, że PC. Będziemy wierni komputerom. Co by tu wpisać? Kung fu. Coś z kung fu chcę mieć. Coś z kung fu. Kung fu. Kurwa, za dużo myślenia. Boże. Pomocy. Pomocy, ludzie. Kurwa, kung fu. Jest kung fu panda, to będzie. Kung fu pięść. Nie wiem. Tak wymyślam to szybko na poczekaniu. Kung fu pięść. Kung fu. Kung fu. Kung. Kung, kurwa, mać. Daj mi zmienić. Kung fu. Ja jadę może bez tej pauzy, co? Na PC. Dobra, lecimy dalej. 15 tysięcy to jest koszt tej gry, dobra. Mamy 78 tysięcy, myślę, że się uda. Badania. Silnik. W takich grach myślę, że jest ważny. Rozgrywka jest bardzo ważna, a opowieść i zadania mniej. Chociaż czekajcie, cholera, mogłem zjebać. Bo w symulacji... Chociaż nie, w symulacji chyba nie. Sztuczna inteligencja, bardzo ważny projekt poziomów, myślę, mniej. Dialogi możemy trochę podnieść. Myślę, że tak będzie okej. Okay. Dziś Ninvento potwierdziło krążące od jakiegoś czasu pogłoski i ogłosiło, że na początku przyszłego roku wypuści na rynek nową konsolę o nazwie TES. Konsola obsługuje gry na kartridżach oraz posiada niepowtarzalny kontroler. TES oznacza oczywiście NES na normalną konsolę, tak? Nie chcę żadnych nowych tematów odbadać. Zobaczmy, 6 błędów już jest, nie fajnie, ale 7 designów, to jest spoko. Sztuk walki, symulacja, myślę, że projekt poziomu gdzieś tak możemy dać. Grafika bardzo ważna, dźwięk bardzo ważny, lecimy. To był trzeci etap, zobaczymy teraz, jaki będzie efekt naszej końcowej pracy. Mam nadzieję, że bardzo fajny. Gra Pała Ninja została już wycofana ze sprzedaży. Sprzedaż egzemplarzy 14 651 sztuk, zarobione pieniądze 102 583 czegoś. Nie wiem, jakie to są, kurde, pieniążki. Już chciałem zakończ kliknąć, ale bym popełnił fail, bo było coś o błędach. I pięknie. Jeszcze doszły punkty technologii, jest po 12 równo, fajnie, nowy rekord oczywiście. Bonus razy 1,5, nowy temat, nowe połączenie, zajebiście. Kolejny poziom mamy silnika, a na inne musimy jeszcze... sztuczna inteligencja, kolejny poziom, bardzo fajnie. Jeszcze jedną grę wydamy i będziemy mieli kolejne możliwości. Tutaj co my mamy? Recenzja, ukazały się pierwsze recenzje gry Kung Fu Pięść. O, 10 gdzieś widziałem,
Piękne. Star Games, dziękuję ci za recenzję. Ósemka. Nie, przyjemne, jeszcze fajniej. O kurde. Ach, ach, ach. Kurde, siódemki same, miłe doświadczenie. Ach jak, a jak ode mnie. Można grać tygodniami. Ej, to jest oczywiście recenzja, kurde. 7778. 7778, dokładnie. To będzie 7778. Zróbmy raport o grze oczywiście i zobaczmy. Kung Fu 5, mówiłem, że to będzie idealne połączenie. Jak tylko zobaczyłem sztuki walki, wiedziałem, że będziemy musieli zrobić o tym symulację. To jest. Cześć, właśnie ukończyłem grę Kung Fu 5 i muszę przyznać, że imponuje mi twój talent. Zajmuję się załatwieniem podwykonawców dla różnych firm. Przydałoby nam się twoje umiejętności. Jeśli kiedykolwiek będzie u ciebie krucho z gotówką, daj znać, a zobaczę, czy mam dla ciebie jakieś zlecenie. Jason. Jason Derulo pewnie. Nie, mamy gotówki 116 tysięcy, ale w sumie, żeby wam zaprezentować, mogę zrobić takie jedno zlecenie. 126 tysięcy. Ja pierdolę. Nasza analiza rezultatów wydania gry Kung Fu 5 została zakończona. Wyniki. Sztuki, walki, symulacja to świetne połączenie. Oczywiście, że tak. Sztuczna inteligencja w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. Oczywiście, że tak. I połączenie platformy z gatunkiem symulacja PC świetne. Oczywiście, że tak. Czemu ja się powtarzam? What the fuck? Déjà vu mam. Déjà vu. Zobaczymy, czy pobije rekord. Mam nadzieję, że tak. Zróbmy badania. Jak zrobimy. Zróbmy własny silnik. Co jest? Nie mogę zrobić własnego silnika. Jakieś 50 czegoś tam, dobra, nieważne. Zombiaki, gra akcji w zombiakach. Trochę oklepane może być. Tam nie wiem, czy była gra historyczna, była czy nie była. W sumie zobaczmy. Tutaj wiem, że tygodnie lecą, co mi nie sprzyja. Gatunek. Strategia, symulacja. Kurwa, to mi się nie opłaci. To dajmy tak. Badania. Nowy temat. Boże. Science fiction i akcja. Rozpocznij badania. Zobaczmy. Jezus Maria, 12 tysięcy sztuk się sprzedało i 140 tysięcy kasy mam zarobionej. Nie wierzę w to. Dziś zadebiutuje konsola TES, która jest dziełem firmy Nintendo. Oczywiście. Moi drodzy. Samochodzik gdzieś tutaj mamy z boku. Udało ci się zbadać nowy temat. Science fiction. Oczywiście. Jezu, czy ja mam mówić cały czas oczywiście. Stwórz nową grę. Wybierz temat. Science fiction. Wybierz gatunek. Actions. PC. O, tutaj macie. Plusiki. Akcja plus. 5000 plusików. Science fiction action. Gra science fiction action. Kurde, to będzie, nie wiem. Dajmy na przykład... Kurde, jakaś gra science fiction action. Powiedzmy Star Wars jest, niech będzie... War Star. Nie War Star, nie wiem. War Stars, tak. To będzie nazwa gry. War Stars. Ta gra zarobi dla nas milionów tysięcy, kurwa, nie wiem czego. Designy, technologie oczywiście idą w górę. W grę akcji silnik ważny, z tego co wiemy. Rozgrywka mi się też bardzo ważna. Opowieści i zadania, ni chuja. Lecimy dalej. Wiem, że sztuczna inteligencja w grze akcji była ważna. Tutaj gra Kung Fu 5 została już wycofana ze sprzedaży. Sprzedane egzemplarze 13 762. Zarobione pieniądze 96 tysięcy. No, powiedzmy umiarkowanie. Gorzej niż wcześniej, ale dalej nie możemy narzekać. Jest bardzo fajnie. Dialogi, projektowanie poziomów, sztuczna inteligencja. Wiemy, że to bardzo ten, mamy tutaj te plusiki. Dialogi, dajmy tak jak jest. Projekt poziomów niech będzie. Myślę, że może być. Błędy oczywiście wpadają, ale widzę, że spoko mamy tej technologii. Projekt świata, możemy dać tyle. Grafika i dźwięk bardzo ważne, lecimy dalej. 125 tysięcy mam teraz w banku. Mam nadzieję, że w banku, w sejfie. Kurwa, u siebie w domu, bo ja mieszkam kurde w willi za 5 tysięcy milionów, bo ja jestem normalnie. Patrzcie, ten samochód tu kurde mam z firmy Ferrari, tylko bez znaczka Ferrari. Za powiedzmy, nie wiem, takie Ferrari to pewnie kurde z 5 tysięcy, takie Ferrari to pewnie kurde z 10 milionów kosztuje co najmniej. A my kupiliśmy jeszcze do tego pozłacane, tylko że nałożyliśmy lakier, bo nam się złoty kolor nie podobał, więc za całe auto zapłaciliśmy 20 milionów. Tak, mamy kolejne poziomy, jestem bardzo z tego zadowolony. Zróbmy raport o... Kurwa, nie mogę zrobić raportu. Czemu? Stwórz raport o grze. Właśnie, War Stars. Yeah! Ukazały się pierwsze recenzje gry War Stars.
I co? Science fiction, akcja, wspaniałe połączenie. Dzięki Star Games. Akcja, gry z tego gatunku idealne pasują do platformy PC. Dzięki za info. Widać potencjał. Jeszcze raz dzięki. I co? Miejscami dobre. A spieprzaj All Games. A ty jakieś gry wydałeś? Wy nic nie wydaliście i będziecie mi tu oceniać. Wurstars. Jeszcze fajnie byłoby, jakbyśmy tutaj z kimś tak naprawdę sobie rywalizowali, żebyśmy widzieli na przykład jakichś konkurentów, nie? A może się takie coś blokuje w przyszłości, nie wiem. Science fiction, akcja to świetne połączenie. Opowieści i zadania w tego typu grze to mało ważny czynnik. Oczywiście, tak jak zaznaczyłem, tak jest tutaj napisane. Widzę, że już 19 tysięcy. Fajnie, fajnie. 12 tysięcy sprzedaży, 6 fanów już mam. Fajnie, fajnie. Ranking 59 teraz? Albo 51, cholera, spadłem. Dobra. Badania. Własny silnik, rozpocznijmy badania i obadajmy sobie własny silnik. Mamy 183 tysiące, myślę, że nam może się to bardzo fajnie, 191 tysięcy, myślę, że bardzo fajnie może nam się opłacić zrobienie badań odnośnie nowego silnika. Ponieważ w nowym silniku możemy zaimplementować nowe funkcje, które sprawią, że nasza gra będzie jeszcze lepsza i jeszcze fajniejsza. Więc zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. 196 tysięcy, na pewno na nową grę starczy. Badania gry zakończone, powodzenie, własny silnik, coś tam. Dostępny jest nowy projekt badawczy, samouczek w grze, dźwięk monofoniczny. Stwórz własny silnik. Silnik się będzie nazywał JP, z dużej P, Engine, JP Engine. Grafika 2D, liniowa fabuła i zapisy gry, wszystko na tak. Żeby silnik był jak najlepszy. Gra Wurstars została już wycofana ze sprzedaży. Sprzedaż egzemplarzy 14 893 sztuki, chyba najlepiej ze wszystkich, i zarobione pieniądze 104 tysiące. Nie wiem, czy najlepiej, ale w każdym razie wiem, że dużo. Chciałbym tyle dostać normalnie. Naprawdę chciałbym. Dobra, brakujące punkty. Tworzymy tutaj własny silnik oczywiście. Dajesz, stary, dajesz, bo tygodnie upływają. Wypuszczona niedawno na rynek konsola test firmy Nintendo okazała się wielkim sukcesem. Liczba sprzedanych egzemplarzy przekroczyła oczekiwania. Jeden z klientów powiedział: uwielbiamy gry na konsolę test, a granie przy użyciu kontrolera jest o wiele przyjemniejsze niż za pomocą klawiatury. Też uważam, że granie przy pomocy kontrolera jest o wiele przyjemniejsze. Dobra, stworzymy jeszcze jedną grę na tym silniku i myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Zobaczymy recenzję gry na końcowo i zobaczymy, czy będzie dobry, czy zły akcent końcowy. Twój nowy silnik JP Engine jest gotowy. Dobra, dziękuję za informację. Stwórz nową grę, a może jeszcze jakieś badania damy. Badania. Nowy temat. Piraci. Co możemy dać? Piraci akcja, piraci symulacja, piraci strategia. Piraci akcja. Myślę, że będzie fajne. Dajmy piratów i lecimy dalej. Jak widzicie, tutaj ten chłopaczek sobie tak pisze na tej klawiaturce, a tutaj są opłaty miesięczne i czasami jak on się tak drapie po tej swojej głowie, w której ma 5000 różnych wiadomości, wtedy tracimy tak jakby czas i możemy przez to stracić masę kasy, co jest właśnie złe. Udało ci się zbadać nowy temat, piraci, fajnie. Stwórz nową grę. Nie chcę kolejnego silnika tworzyć, nie mam po co. Stwórz nową grę. Myślałem, że gra mi się zaciąga. Co jest, kurwa? Stwórz nową grę. No, wybierz temat. Piraci, wybierz gatunek, akcja, wybierz platformę, PC, wybierz silnik, JP Engine. I to będzie, są piraci z Karaibów, to będzie piraci z Skellige, albo nie, piraci z podwórka, tak jest, piraci z podwórka. Grafika 2D, V2 oczywiście. Badania, to jest ta grafika 2D V2, to jest naszego silnika. Liniowa fabuła, zapisy gry, silnik i rozgrywka oczywiście bardzo ważne, już przetestowaliśmy to na wcześniejszych propozycjach, że tak powiem. Lecimy dalej, błędy na razie tylko jeden, jestem zadowolony z tego. Dialogi, nie, sztuczna inteligencja ważna, projekt z poziomu dajmy tyle i to dajmy tyle, bo gra musi być naprawdę dobra. Gra musi być naprawdę dobra i musimy się odbić, bo widzicie, już mieliśmy prawie 200 tysięcy, a mamy teraz 25 tysięcy przez to, że zrobiliśmy własny silnik. Projekt świata, myślę, że tak jak jest i wszystko jest ok, możemy zaczynać. Najnowsze badania pokazują, że coraz większa różnorodność urządzeń do gier kieruje rynek pod bardziej zróżnicowane gry. Niektóre platformy są bardziej popularne wśród młodszych graczy, podczas gdy inne skierowane są do nieco starszych odbiorców. Ok. Coraz więcej twórców gier wkracza na rynek, można więc oczekiwać, że skierują swoje dzieła do określonych grup wiekowych, co zwiększy szanse na sukces ich produkcji.
Pewnie. Dostępny jest nowy projekt badawczy, grupa docelowa. Dobra, oczywiście. Grupa docelowa to będzie, że możemy sobie młodszych albo starszych wybierać. Albo wszystkich, więc myślę, że fajnie. Napraw te błędy i wydajemy grę. Zobaczymy, czy gra się spodoba. Mam nadzieję, że tak. I to zależy od akcentu końcowego tego odcinka. Zobaczymy. Silnik się podnosi. Już tutaj, kurde, zacieram łapki. Kolejny poziom opowieści i zadania. Poziom drugi chyba mam już we wszystkim. Tak mi się wydaje. Tak, zdecydowanie tak. A nie, bo grafika 2D mi jeszcze doszła, więc mam pierwszy poziom. Wydajemy grę. Niech stworzy raport. Nie możemy, kurwa, co jest? Stwórz raport, dobra. W ślad za ogromnym sukcesem konsoli test pojawiły się pogłoski, że Vena, kolejne japońskie przedsiębiorstwo, planuje wypuszczenie na rynek własnej konsoli do gier. Stwórz raport o grze i wybierz, dobra. Ukazuje się pierwsze recenzje gry Piraci z podwórka. No, dobre recenzje, dobra, podoba mi się, jest fajnie, podoba mi się. Mi też się podoba. O, miłe doświadczenie. O, to też jest fajnie, coraz bardziej się unosimy, że tak powiem. Widać potencjał. To będzie na przyszłość, i przyjemna. No, fajnie, fajne recenzje, fajna odpowiedź. A więc tak, on sobie tam jeszcze klika w tą klawiaturkę. Więc moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za to, że byliście cały ten czas ze mną. Nasza analiza rezultatów wydania gry Piraci z podwórka została zakończona. Piraci akcja to dobre połączenie, projektowanie poziomów w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. Dobra, zapamiętam. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję, że wytrwaliście do końca tego odcinka. Jeżeli odcinek wam się podobał, to ja mówiłem na początku, dajcie łapki w górę, piszcie w komentarzach, a na pewno pojawi się kolejny odcinek, bo muszę wiedzieć, że jesteście zainteresowani tą grą. Jeżeli nie, lecimy dalej z kolejnymi grami, które będę wam pokazywał. Jeżeli wam się spodobało, dajcie suba, żeby być na bieżąco ze wszystkim. A ja się z wami żegnam. Bye!